Poproszę teraz o zabranie głosu uczennicę klasy drugiej szkoły branżowej Zuzię. My, uczniowie specjalnego środka szkolno-wychowawczego w Ostrołęce imienia księdza Jana Twardowskiego, mamy szczególnie prawo i obowiązek wykrzyczeć nasz protest przeciwko mowie nienawiści i agresji. Tak proszę nierozponoszonym w dzisiejszym świecie. Nie godzimy się na wszechobecne, mówię, mowę nienawiści, hejt, agresję. Uważamy, że miarą naszego człowieczeństwa jest nasz stosunek do innych, szczególnie słabszych. Nie chcemy, by dzielono ludzi na lepszych i gorszych ze względu na pochodzenie, kolor skóry, status społeczny. Jesteśmy różni i to jest piękne. Świat dzięki temu jest barwny i ciekawy. My, młodzi ludzie, pragniemy żyć w świecie ludzi dobrych, otwartych i tolerancyjnych. Chcemy budować jedność i wspólnotę. Chcemy szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Nasza szkoła jest bardzo tolerancyjna. Wszyscy staramy się wspierać, pomagamy sobie nawzajem. Drogowskazem naszym jest patron ksiądz Jan Twardowski, który po prostu kochał ludzi. Jego życie i twórczość wskazują nam na co dzień i utwierdzają nas, że taka droga jest słuszna. Nasi nauczyciele i pedagodzy każdego dnia uczą nas, że świat jest piękny, kolorowy i dobry. Wszyscy wiemy, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Od dorosłych oczekujemy, że tę prawdę wcielą w życie. XXI wiek to wiek rozwoju mediów społecznościowych, a wraz z nimi hejtu. Na to trzeba zwracać uwagę i o tym rozmawiać. Często nie zdajemy sobie sprawy, do czego może doprowadzić mowa nienawiści. Ile złego może wyrządzić pojedynczym osobom i grupom społecznym. Słowa bolą, kaleczą, ranią. Chcemy, by w przyszłości wszyscy zastanowili się dwa razy, zanim powiedzą coś przykrego i negatywnie ocenią drugiego człowieka. Wszystko zaczyna się od słów. Nie ma zgody na publiczne popieranie nietolerancji, pogardy i nienawiści. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Zarzyckiego. Drodzy uczniowie, szanowni zebrani, czym jest nienawiść? Nienawiść to bardzo silne uczucie niechęci wobec kogoś lub czegoś. Często połączone z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego. Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i opisywana jako męczące uczucie, następujące w wyniku bólu związanego z uczuciem zranienia, zemsty, wrogości i oszukania. Na przeciwległym biegunie jest wielka wartość, jaką jest tolerancja, od łacińskiego tolerare. Znosić, wytrzymywać. Oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nim sprzeczne. Cytując za Nelsonem Mandelą, który otrzymał w 1993 roku pokojową Nagrodę Nobla, nikt nie rodzi się z nienawiścią do innych z powodu koloru ich skóry, pochodzenia czy wyznania. Narody uczą się nienawiści, a skoro potrafią nauczyć się nienawiści, to mogą nauczyć się także miłości, bo miłość jest bardziej naturalna dla ludzkiego serca niż jej przeciwieństwo. Mam nadzieję, że tym wiecem, który zrodził się na fali ostatnich dramatycznych wydarzeń w Gdańsku, droga młodzieży, sprowokujemy was, abyście po pierwsze wykazali się refleksją do otaczającego świata, a także pewną krytyką wobec działań, które mają miejsce w naszej ojczyźnie. Chcemy zainspirować was także, abyście skupili się na wolności, tolerancji, rozumianej jako prawo każdego człowieka,
by mieć własne poglądy, własne przekonania, żyć w pełni wolnym kraju. Jeśli jesteście świadkami hejtu, reagujcie, pamiętajcie. Słowo może zabić. Tak powiedziała wdowa po świętej pamięci Pawle Adamowiczu, prezydencie Gdańska. Serdecznie dziękuję w imieniu samorządu, całej społeczności, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia księdza Jana Twardowskiego, której dyrektorem jest pani Iwona Domańska, za organizację wiecu Stop Agresji i Mowie Nienawiści. W sobotę delegacja z Ostrołęki na czele z prezydentem miasta panem Łukaszem Kulikiem uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych zamordowanego samorządowca. Wiem, że to właśnie w słowach wypowiedzianych przez dominikana Ludwika Wiśniewskiego wiele osób pokłada nadzieję na zmianę w sercach wszystkich Polaków. Kapłan apelował bowiem, by zmienić nastawienie do ludzi, którzy się od nas różnią. Jego przekaz był mocny i wyrazisty. Pozwólcie, że go zacytuję. W ostatnich dniach wiele ludzi próbowało formułować to przesłanie, które wynika ze śmierci Pawła. I ja tu dzisiaj jestem przekonany, że Paweł chce, Paweł, który jest już u Boga, chce, abym wypowiedział następujące słowa. Trzeba skończyć z nienawiścią. Trzeba skończyć z nienawistnym językiem. Trzeba skończyć z pogardą. Trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych. Nie będziemy dłużej obojętni na panoszącą się truciznę nienawiści na ulicach, w mediach, w internecie, w szkołach, w parlamencie, a także w kościele. Pozwólcie, że zakończę słowami. Ocalić od nienawiści może nas tylko miłość. Dziękuję.